pracownicy przygotowujący stadion miejski przy ulicy Twardowskiego do meczu eliminacyjnego do Mistrzostw Świata 2010 w RPA Polska, Irlandia Północna natrafili dziś w południe na dwa pociski, niewykluczone, że są to bomby z czasów II wojny światowej. Obiekt pogoni przygotowywany jest do międzynarodowego meczu. Podczas pracy między główną płytą stadiona Wojskiem nr 2, gdzie niedawno postawiono nową trybunę, pracownik koparki natknął się na dwa pociski. Pracę natychmiast wstrzymano. W tej sprawie wypowiedzą się odpowiednie służby. Teren, gdzie znaleziono pociski, został zabezpieczony, ale prace przygotowujące do meczu Polaków nadal będą się toczyć w innym miejscu obiektu.